Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Sylwia Węsiora z rękodziełu Made by Me. I dzisiaj chciałabym nagrać film, który wynikł trochę z sytuacji. I będzie to film z serii Odratowane sytuacje. Słuchajcie, jestem już przy końcu robienia albumu. Chciałam już sobie wklejać tutaj grzbiet. I nie uwierzycie, co odkryłam. Odkryłam fakt, że klapki, które zrobiłam tutaj na końcu i zabezpieczyłam je z jednej strony na magnes, takim trzymakiem na magnes, z drugiej strony po prostu opadają. Nie wiem, dlaczego tak to się stało, bo pierwotnie plan miałam taki, żeby ta książeczka składała się do środka na trzy części. Jakimś cudem skleiłam i nakleiłam to odwrotnie, więc teraz muszę zrobić coś, co spowoduje, że jak będę przewracała tą stronę albumu do strony okładkowej, to zobaczcie, ta kartka nie będzie mi tak odstawać. I tutaj siedziałam, myślałam, szukałam różnych rozwiązań w internecie, gdzieś tam rozmawiałam też z moim kreatywnym mężem i słuchajcie, wymyśliliśmy coś. Jest tutaj taka opcja, tak sobie o tym myślę, że tutaj mam dystans. Ja w tym dystansie zrobię sobie dziurkę. Będzie przebity sznurek na drugą stronę i tutaj w miejscu, zaraz Wam pokażę, w tym miejscu będzie zrobiony tutaj supełek i to będzie sznurek, który będzie chwytał mi tą klapkę, a tutaj będzie taguś z kółeczkiem i ten sznurek będziemy owijać o ten tak. Myślę, że będzie to rozwiązanie, które wystarczy, żeby to przytrzymać, ale tak naprawdę wszystko okaże się w pracy. Więc nie będę przedłużać. Dalszą część filmu przygotuję dla Was w przyspieszeniu, żeby nie przeciągać, bo tak naprawdę chodzi mi tylko o to, żebyście się zorientowali, jak coś takiego można zrobić. A myślę, że mocować tagi każdy potrafi. Tutaj jedynym problemem jest to, że ten tag będzie musiał być zamocowany na naszym grzbiecie. Dlatego jeszcze tego grzbietu nie przyklejałam do swojej bazy albumowej, dlatego że tutaj on będzie musiał właśnie być wprowadzony na tą część mojego grzbietu, tak? Papierowego. Także zostańcie ze mną, obejrzyjcie film do końca i mam nadzieję, że będzie on dla Was jakkolwiek przydatny. Thank you.
zobaczcie, z takiej sytuacji, gdzie te klapki przy otwieraniu strony nam się otwierały, doszliśmy do momentu, w którym mamy fajnie zabezpieczoną stronę, bez demontażu już tego, co mieliśmy, bez straty całej bazy albumowej i tak naprawdę na podstawie właśnie tego, co nam tutaj się udało wcześniej zrobić. Także ja myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Mam nadzieję, że dla Was też będzie przydatne. Tutaj mam nadzieję, że też się nic nie uszkodzi. Można w razie czego dołożyć tam klej albo wzmocnić to jakimś papierem. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Także polecam Wam takie rozwiązania też wymyślać i próbować właśnie eksperymentować nawet w takich sytuacjach, które pozornie wydają się bez wyjścia. A póki co nie przedłużam, życzę Wam wszystkiego dobrego, miejcie dobry twórczy czas i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć!